Szczerze mówiąc, on akasowy nie mógł być tutaj z wami, chociaż został zaproszony. Dzisiaj jest wydarzenie jak najbardziej związane z samorządem terytorialnym, bo to Małopolski i właśnie w tym wydarzeniu udział bierze pan marszałek. A jeżeli chodzi o pytanie, to pozwolę sobie też polemizować po części z panem starostą i wejść na poziom, który wskazał Janusz Kierusz. To znaczy ten problem demografii, problem środków naturalnego jest naprawdę problemem bardzo złożonym. I nie ma takiego prostego przełożenia, prawda? Że praca nawet za godziwą pracę to z automatu jest wzrost, przyrost naturalny. Dowody na to możemy znaleźć nie tylko w Polsce dzisiejszej, ale dowody na to możemy znaleźć przede wszystkim w krajach od nas dużo zamożniejszych. Niedawno wpadły mi w ręce statystyki pokazujące, że w Niemczech jest ten problem. Problem spadającego przyrostu, spadającej ilości obywateli niemieckich. W tej chwili są o tyle lepszej sytuacji, że jakby mówiąc kolokwialnie, łatają ten źródeł przy pomocy emigrantów. Ale gdyby nie emigranci z zewnątrz, spoza Niemiec, spoza Europy, mieliby ten sam problem, co mamy my, a przecież są kraje zdecydowanie bardziej zamożniejsze. Dzień dobry. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za zaproszenie, tak jak wszyscy moi poprzednicy. Ja akurat mam przyjemność z wami, czy z państwem spotkać się pierwszy raz, więc bardzo dziękuję. Tylko pozwolicie, że przez sekundę nawiążę, bo był znaczek 20, jest znaczek 25 lat samorządności. Ja tylko tutaj jako byłemu nauczycielem historii, między innymi osób, które występowały w tej sądzie, miałem przyjemność uczyć. I wiem, co oni w waszym wieku mówili o święci. Dzisiaj miałem możliwość patrzeć, co mówią z ekranu telewizora czy z terenu. Natomiast ten znaczek odnosi się do solidarności. Nie wiem, 35 lat temu narodził się ruch. I teraz sobie mówicie dzisiaj o, czy pan, moi poprzednicy mówili o pewnej sytuacji, jaka jest dzisiaj. Zapytajcie rodziców, dziadków, jak wyglądała Polska 35 lat temu. To tak tylko nawiązanie do tego, a teraz do meritum. Pan prezydent powiedział, że nie ma pracy, pan przewodniczący. Ja to pociągnę, ale trochę w innym kierunku. Praca jest, natomiast to, co powiedział pan prezydent, bym doprecyzował, nie ma miejsc pracy, ponieważ koszty pracy, co jest dla was najistotniejszym problemem, no, powodują, że pracodawcy nie mogą tak szeroko otworzyć, natomiast wszyscy w zakresie polepszenia sytuacji, tutaj reprezentując samorząd, musimy podejmować wszystkie działania, aby te impulsy dla rozwoju gospodarki były jak najlepsze, aby w samym nowej miejscu pracy. Dziękuję bardzo. Moje nazwisko jest Manuel Wyrysław, zastępca wójta gminy Oświęcim. Jestem zastępcą pana Alberta Bartosza, wójta gminy, który jest z Oświęcimia. Jeśli chodzi o gminę Oświęcim, gmina Oświęcim, okręg Oświęcim i naszym dobrym rozumieniem stworzenia dobrych warunków z panem wójtem jest to, żeby stworzyć możliwości do zamieszkania na terenie naszej gminy. To znaczy, żeby uchronić teren do podbudowy, żeby zapewnić miejsca przedszkola, żeby zapewnić miejsca w szkołach. W naszych szkołach, jak tutaj kolega pytał o oświatę, bywają klasy nawet kilkunastoosobowe. Z punktu widzenia ekonomicznego jest to nieopłacalne. Natomiast z punktu widzenia społecznego te szkoły są utrzymywane i przynosi to dobry efekt. Szkoły nasze są bezpieczne i osiągamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o edukację. Jeśli chodzi o test po szóstej klasie, obecnie jesteśmy powyżej powiatu, powyżej województwa i ta tendencja utrzymuje się od dłuższego czasu. Stwarzanie dostępu do dóbr kultury na terenach wiejskich jest rzeczą podstawową, ażeby mieszkańcy mieli możliwość osiedlania się tam dzięki dobrej pracy. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o pracę, jak już koledzy wcześniej wspomnieli, to nie można się uczepić jednej specjalizacji, jednego zawodu. Teraz są takie czasy, że trzeba potrafić wykonywać różne rzeczy, ażeby utrzymać się na rynku pracy i to jest istotne.